Arrivaldzie, czy znasz jakiś skuteczny środek przeciwko wampirom? Szybkie nogi? Uściślimy. Chodzi o pokonanie wampira, a nie uciekanie przed wampirem. Oczywiście osikowy kołek. Wbity w wampirzą pierś działa ze stuprocentową skutecznością. A gdyby ktoś musiał pokonać samego księcia wampirów? Ho, 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 ho. Tego jeszcze nikt nie próbował, ale zakładam, że osikowy kołek musiałby zostać wzmocniony. W jaki sposób? Pobłogosławiony? Trochę czosnku też by nie zaszkodziło. W moich czasach był to podstawowy straszak na wampiry. Odstraszał też, co prawda, piękne kobiety, ale to tylko skutek uboczny. Ale ten czosnek... Wiem. Teraz się nie uprawia. Dziwne. Chciałem zamówić wieprzowinę duszoną z czosnkiem, ale barman tylko bezradnie rozłożył ręce. Myślałem jednak o pewnym rozwiązaniu. Założę się, że zaraz znowu zostanę zaczarowany. Nie mylisz się, chłopcze. Przywołam cię za kilkanaście minut, a ty tymczasem przyjrzyj się innemu światu. Gdzie ja jestem? Chyba wykonuje zawód zgodny z zainteresowaniami. Pewnie nic nie rozumiesz z tego, co mówię, ty tępy osiłku. Co za zadziwiający świat, mają tu takie tresowane małpy jak ty. Mogę do ciebie gadać, co chcę, a ty i tak mi nic nie zrobisz. Arrivaldzie, już czas! Zabierz mnie stąd! Ładna dzisiaj pogoda. Kiczas osz Yorkshire et. Dejne syp fiokun elineshet ol czaban. Nie jestem instytucją charytatywną. Co to za język? No, Kici, Irdekel wodzinem. Co to za język? No.
Potrzebuję na chwilę pani szala. Czy ta błyskotka może go zastąpić? Mięsip Nikoloć. Oko zjerte szalot. Jestem chory. Ponoć czosnek leczy przeziębienia. Szemit nemeritek. Odchisem chodzi faj etorkot. Odchodu neket Giorgio Sert. Oddaję szal. Dziękuję za pomoc. Maroś i ten. Chodaj les uj Nikolakom. Dlaczego trwało to tak długo? Mało nie przypłaciłem życiem twojej opieszałości. Przy kuflu czas szybko mija. Lepiej powiedz, jak było. Jak tylko to sobie poukładam w głowie. Widziałem tak dziwne rzeczy, że wszystko wydaje mi się bardziej snem niż jawą. No to może kufelek? Nie mogę. Muszę ratować nieznajomą. Ha! Ratuję kogoś! Właśnie to sobie uświadomiłem. Zostanę bohaterem! Będą o mnie śpiewać pieśni i układać poematy, a tłum będzie sypał płatki róż pod moje stopy. Yes! Latająca gilotyna. Naostrzony jak sztylet. Zwykła gałka. Pierwsza część roboty za mną.
śmierdzi jak zaraza. Nic dziwnego, że wampiry też odstrasza. Oręże gotowe. Na wszystkich bogów. Witam. Mam nadzieję, że teraz porozmawiamy sobie dłużej. To tak się traktuje wybawcę i bohatera? Nie ma sprawiedliwości, miłości i pokoju na tym okrutnym, okrutnym świecie. Zaraz, coś tu w środku leży. Jakaś kartka. To brakująca kartka pamiętnika nekromanty. Opisuje czar, utłuszczenie, który ponoć na chwilkę odwraca gabaryty zaklętego nim obiektu. Jest prawie tak wielka jak liść klonu. Nie jestem instytucją charytatywną. Sklep otwarty! Czyżby studia nad księgą zostały zakończone? Książę, nadal masz powietrze w głowie! W takim krótkim czasie można lekturę Jeno pobieżnie przekartkować. Znalazłeś coś ciekawego? Okazało się, że to nie jest księga magiczna, ale zapiski pewnego podróżnika sprzed wieków. Szczegółowy opis dziwnych roślin, zaginionych zwierząt, tajemniczych miejsc. Fascynująca lektura. Prawie że encyklopedia. Mógłbyś powiedzieć mi o niej coś więcej? Na początek choćby opis zwierząt. A po cóż to? Czyżbyś chciał rozpocząć edukację? Oczywiście. Właśnie to chcę zrobić. Spoważnieć. Uczyć się. Nie uganiać już więcej za dziewczętami, tylko poświęcić sprawom poważnym i wzniosłym. Na przykład nauce.
Jestem zdumiony i wzruszony. Skoro tak się sprawy mają, nie mogę ci odmówić. Poczekaj tu chwilkę. Jest prawie... Jeden z opisów pasuje jak ulał. Łuska jest smocza. Sam sobie nie pom... Dzień dobry. Wszystko w porządku? Dobrze się czujesz? Mimo wszystko bardzo dobrze. Powiem więcej. Czuję się jak w niebie. Miłe gniazdko, z daleka od smrodu wielkich miast. I blisko mrówek, szczypawic, komarów, szerszeni, much, ciem, korników, glist, larw. Dobrze, już dobrze, zrozumiałem. Że nie wspomnę o dzikich zwierzętach, chłodzie w zimie, powodziach wiosną, podrapaniach od... Zrozumiałem. Skoro jest tak źle, to co tu jeszcze robisz? A jak ci się wydaje, co robi pustelnik? Wariuje? Bez sensu. Czy ja wyglądam na wariata? Wzorcowo. Tam, to tylko złudzenie. Wszystko przez ten nadmiar... 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 To żaden zgubny nauk. W każdej chwili mogę to rzucić. W końcu robiłem to już tysiące razy. A więc pustelnik? Pustelnikuje? Tak, to ciekawe, co według ciebie, młodzieńcze, robi właściciel spółki. Próbuj dalej. Ucieka przed prawem? Skądże znowu? To się oczywiście czasem zdarza, ale nie mnie. Co prawda niewielu wie o mojej pustelni, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. A przy okazji nie przypominaj o mnie w zamku Garahan. Kiedyś miałem tam drobny spór dotyczący kości. Strażnik twierdził, iż to dziwne, kiedy 43 razy pod rząd wypada szóstka. Czyżby nie wiedział, że istnieje coś takiego jak szczęśliwy traf? No, ale odeszliśmy od pytania, więc czym się zajmuje pustelnik? Pokutuje? Tak jest, mój panie, pokutuje. Jestem tu, by zdławić wszelkie grzeszne myśli, które palą me ciało, niby żywy ogień. Bynajmniej nie jest to grzech oszustwa,
nie dawaj wiary plotkom opowiadającym o tej historii, jak to spotkało się dwóch zacnych mieszczan, aby założyć spółkę kupiecką. Jeden miał mnóstwo pieniędzy, a drugi za to spore doświadczenie. Po pewnym czasie role się jednak zmieniły i pierwszy miał wielkie doświadczenie, a drugi jego pieniądze. Zresztą tylko do czasu niesprawiedliwego wyroku. Więc nie ufaj oszczerstwom, bo ja jestem tutaj tylko i wyłącznie, by walczyć ze słabościami swego ciała i duszy. Na razie jest 2-0 dla słabości, ale to się wkrótce zmieni. Jeszcze wrócę, ale na razie muszę już iść. Patrz się dobrze. Jako wizjoner powinieneś wiedzieć, gdzie obecnie znajduje się istota o takiej właśnie łusce. O nie! To nie tak! Potrafię odnajdywać rzeczy, ale muszę wiedzieć, jak wyglądają. Owszem, do uzyskania wizji potrzebna jest jakaś rzecz. Obiektu? Obiektu, ale tylko jako pomoc. Najpierw opowiedz mi, jak wygląda to, czego mam szukać, a potem spróbujemy to znaleźć. Muszę wiedzieć, czy to jaszczur, czy wąż, czy jakaś magiczna cholera. Myślałem, że pustelnicy znają się na przyrodzie. Oczywiście, ale na grzybkach, roślinkach, korzonkach, wywarach. Wrócę, jak tylko dowiem się czegoś więcej. Pamiętasz łuskę, którą ci pokazałem? Wiem już, że to smocza łuska. Smocza? Żarty. Smoków nie ma. Chociaż w sumie o jednym ostatnio śniłem. Nad ranem zamienił się co prawda w księżniczkę Shile, ale to już inna historia. Więc skup się i powiedz mi, gdzie jest ten potwór. To sprawa życia i śmierci. Nigdy w życiu nienawidzę pajęczyn, a tym bardziej takich, które wyglądają na magiczne. Ho, ho. Nigdy w życiu.
Nie mogę tego użyć. Nigdy w życiu. Nie mogę tego użyć. Nie mogę. Nie mogę tego użyć. Zły moment. Nigdy w życiu. Ciepło tu jakoś. Czy mógłbym spytać o coś największego siłacza w okolicy? W jaki sposób można pokonać smoka? Zapewne chcesz wiedzieć, w jaki sposób ty mógłbyś pokonać smoka! Sposób jest więcej niż prosty! Wziąć ze sobą 10 krasnoludów, silnych jak ja! Pokazać im legowisko potwora i schować się, póki walka trwa! Bardzo śmieszne. Nie wiedziałem, że krasnoludy mają tak wysublimowane poczucie humoru. To nie żart! Człowiek kontra smok! Ha, 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 ha. Śmiechu warte! No chyba, żebyś był paladynem z zakonu smokobójców. Wtedy was 100 dałoby sobie radę. Ale nie jesteś paladynem, prawda? I nie masz 99 kumpli! Potrzebowałbyś cudu, żeby pokonać choćby krowę! A co dopiero smoka! Ale nawet gdybyś był 100 razy silniejszy, to i tak twoja skóra przy smoczej to jak papier przy kamieniu. Nawet i miecz tu nie pomoże. Czyli najlepiej dać sobie spokój, tak? I tak doszliśmy do rozsądnych wniosków.